czołem, ludziska! Z tej strony Staszek. A także Korle. I dzisiaj zaczynamy bawić się w wasze wyzwania, tak? Czyli na poprzednim odcinku pytałem was, hej, słuchajcie, może byście, jak macie jakieś pomysły na wyzwania, co możemy robić standardowego w fortach, to dawajcie znać w komentarzach. Dalej oczywiście zbieramy wasze propozycje, a dzisiaj przedstawimy, nie wiem ile się uda, jeden, dwa, zobaczymy, jak czas pozwoli. Na początku, widzicie, jesteśmy w Skylands, a to dlatego, że kolega Jan Krawczyk zaproponował, żebyśmy zrobili nie strzelanie, tylko wyzwanie na to, kto pierwszy dobuduje się do środka tego zamku. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy Januszami konstrukcji, czy koństrukcji wręcz, to może być ciekawe wyzwanie. Więc nic nie budujemy oprócz kopalni. Ustaliliśmy, że maksymalnie 4 kopalnie możemy postawić, żeby było sprawiedliwie, a reszta to tylko stawianie konstrukcji, które będą nam pomagać dobudować się do środka. Także Korle przyjął wyzwanie, stwierdził, że to jest wersus, na który może się zgodzić, więc znaczy lecimy, ja tak? Chciałem bardzo podziękować za ten komentarz, bo dzisiaj na kacu wszelkie wybuchy i strzały byłyby niewskazane, a tu mogę się zrelaksować, dojść do siebie i myślę, że będzie jak najbardziej zacnie. Zobaczymy te twoje konstrukcje, nie wiem, czy się nie zestresujesz tym bardziej niż nalotem moich rakiet, czy tam, nie wiem, czy ale wiesz, bo ja mam głos w grze wyłączony teraz wygodnie, bo nie muszę się obawiać, że będzie jakiś nalot i słuchać tego. Mam głos wyłączony, słyszę piękną ciszę, więc będę mógł sobie idealnie tu budować bez stresu. Wiesz, no zobaczymy, jak bez jakiego stresu, bo wiesz, to jest jednak rywalizacja. Kto pierwszy, ten wygrywa, nie? Kto pierwszy dojdzie do środka. Kto pierwszy dojdzie? To trochę, no właśnie, kto pierwszy dojdzie. No to właśnie, to jest plus, że zarówno wygrany, jak i przegrany będzie wygranym, nie? No bo będzie mógł się pochwalić, że właśnie dochodzi później, nie? No to zarówno wygrany i przegrany będzie wygranym, bo nie tak. Przegra z wygranym, ale jednocześnie nie wygra z przegranym. Dobrze, niech będzie. Dobrze. To co? Gotowy jesteś? Gotowy. Mówię 3, 2, 1 i startujemy, tak? Mów. Dobra, 3, 2, 1. Tak. I start. Go! I jedziemy. Można budować tylko i wyłącznie 4 kopalnie, tak? I reszta to już wszystkie kondygnacje, połączenia i tak dalej. Otóż więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie, bo jestem bardzo ciekawy, jak to się przełoży. Mhm. No, widzę, że Korla już zaczął budować jakieś podstawowe pierdy. Tak, a co? Dobrze. Czuć? Tak, czuję po prostu drżenie w bolsów. Znaczy, to nie są bolsy, ale ja drżenie. Zobaczę też podgląd. O, a ty widzę tam też, że jakieś budujesz haki. Haki, tak, na ciebie buduję haki. Wall haki. Żeby tak wygrać. Jakieś ściany, że dobrze podbudować, tak? No, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie, bo na dobrą sprawę tam mówiłeś sam, że widziałeś komentarze, że budowanie może zająć nawet i godzinę. Tak. No zrobimy najwyżej timelapse, jak to zajmie dłużej, za długo. Znaczy ogólnie to jest na tyle fajna koncepcja, że rzeczywiście to do końca nie wiadomo, kto wygra, bo nawet ten mój brak pośpiechu może okazać się korzystny, bo w momencie, gdy ty będziesz pędził z konstrukcją, nie wiadomo, czy nie wskoczy jakiś błąd, który będzie cię kosztował na przykład odbudowę jakiejś dużej części, nie? Istnieje taka opcja, no. No, a ja na przykład, ja tu się nie spieszę, spokojnie. Zobaczymy, czy ja strategia będzie bardziej optymalna w takim wypadku. Czy mój spokój, czy jednak twoje dążenie szybkie. Kto będzie mniejszym Januszem? No. Chociaż to jest coś ciekawe. Kto oglądał wcześniejsze odcinki, to może się obawiać mych konstrukcji. To prawda. Sam się ich obawiam. To może być różnie. Ale ta błoga cisza, jak mnie to raduje. Że nie ma żadnych ataków, tak? Tak. Nie ma żadnych ataków, nie ma żadnych tych, to nikt tylko ci nie w sumie zagraża. Teraz myślę, nie będę słyszał, jakby coś mi się zawaliło, to się dowiem po czasie, więc informuj mnie. Albo się dowiesz po czasie, albo nagle się okaże, że a tu jakiś mortar wleciał, a skąd ten mortar? A tu Staszek sobie jakieś robi kombinacje, no. Dobra. To jeszcze tak spróbuję tu. Powiem ci, że obawiam się o moją konstrukcję. Mówisz? Już na tym etapie. No to dlatego mówili, że to może potrwać trochę, to nie będzie takie łatwe zadanie, wyzwanie, żeby to... Ale to dobrze, bo to jest takie wyzwanie ala, jak była ta gra Bridge Builder czy coś takiego, nie? To Bridge takie... Constructor chyba. Bo tego było pełno. To no, właśnie, tak, to prawda. Właśnie wyzwanie było tego typu, nie? No.
Właśnie. Jak zbudować, żeby się nie zawaliło? Tak, żeby przejechały samochody potem. Tak. Oj, tam samochody, pociągi, co tam nie jeździło w tej grze? Różne rzeczy, no rzeczywiście było trochę tego. Patrzę, jak sobie radzisz. O, też już prawie doszedłeś. No tak powoli, powoli, bez pośpiechu. Ale faktycznie widzę, że chyba starczają te cztery kopalnie, bo zawsze mam, widzę, blisko maksa surowców. Wiesz, ale dobra opcja jest to, że mamy teraz taki jakby trening też budowy, nie? No, niektórzy mają większy trening nawet. Co rozumiesz przez tych niektórych? No są tacy, którzy stwierdzili ostatnio, że przyda im się trening budowy. No. Coś inaczej. Ta konstrukcja mogła być naprawdę ciekawe, powiem ci. Ja czy ty? Też, mówię, ogólnie konstrukcje mogą być ciekawe. A, myślę... Jak potem porównamy, co z tego wyjdzie. No przypuszczam, że teraz tak. Teraz zastanawiam się. Zastanawiam się, czy to wymaga... Czy to wymaga jakichś większych... kombinacji, no. Czy da się to zrobić prościej. To jest fajne, bo w sumie człowiek zastanawia się, czy iść na wąskie i podpięte podliny, czy iść na wielką, grubą helgę. Tak, tak, tak. Rozbudować jakieś sztywne rzeczy. To może być ciekawe. Doświadczenie. Konstrukcyjne. Ło! A, już wiem, czy... Oho! A, brzmiało dobrze. No dobrze, nie, może dodaj mu podciągnąć mojego tutaj, opadającego. Podciągnij spodnie. Też, nie, no gdzie, no to właśnie o to chodzi, że... Zresztą. O to chodzi, że się nie podciąga? Żeby nie były podciągnięte, tak? Mhm. No to jak już sobie tam wolisz, no. No, może no. Może jesteś tym, nudystą plażowym. Może. A ty jeszcze o tym nie wiesz. Jak ci tam idzie? Bo ja nawet nie mam czasu na ciebie patrzeć tam. O, dziękuję. Jakiś ty jest miły. No właśnie zastanawiam się, w jaki sposób mógłbym wzmocnić moją konstrukcję. Widzę, że... patrzę, dobra, już patrzę, już widzę. Już widzę. Ale widzę, że podobne pomysły masz. No miałem do czasu, jak to się nie zaczęło tak kiwać. A mówię, ja tutaj wychodzę z założenia, że spokój mnie uratuje. Wiesz? Tak, że już jak się żeby nie było sytuacji, że już jestem blisko, już jest fajnie, a to nagle bach i pada, nie? I pada, i nie I ma. Już po krzyku. No. Co prawda, coś mi się tu zgięło tak dziwnie. W połowie drogi. Co ci się zgięło dziwnie? O! Czekaj. Znaczy, bo... Fajnie się szło do tej pierwszej wysepki, nie? Prawda? No. A z tą drugą jest więcej problemu. A ta druga okazuje się, że wcale taka łatwa do połączenia już nie jest. Myślę, że to będzie powtórka z rozrywki, a tu powtórki żadnej nie ma. Nie wiem, czy nie trzeba było tutaj jakichś takich bajerów wymyślić. Pamiętaj, Korle, musisz budować wszystko z metalu, to będzie wtedy sztywne. A, całą konstrukcję w metalu mówisz? Tak, wszystko z metalu buduj. Taka dobra rada. To czemu tylko na cztery kopalnie gramy w takim układzie? Żeby było trudniej. A. Tak to byłoby za prosto. No ale ja bym musiał jakoś to wszystko podciągnąć jednak. No już jakiegoś dziwnego Zbigniewa zbudowałem. No. A może dałoby się w ten sposób? Czekaj, ja mam jeszcze inny pomysł. Bo tu już jesteś całkiem, ale... No ja zawsze jestem całkiem. Jestem całką. Całką? A różniczkową. To ja będę różniczką właśnie, to. Ty będziesz różniczką? No. Dobrze, możesz być różniczką. Nie wiem, jaka jest między tym różnica, ale możesz być. Czekaj, o! Coś mi nie wyszło. Lina mi zwisa. O! Coś ci zwisa, tak? No, coś mi zwisa, no. Hmm. Albo się zastanawiam, dlaczego całe obciążenie mi tutaj poszło na jedną belkę i nie mogę w żaden sposób jej wzmocnić. Już wszystko, co mogłem z nią zrobić, to zrobiłem. No co prawda nie miga jeszcze, tyle dobrze, ale... I tak jestem... Ale zaraz zacznie. Zaraz zacznie, i tak jestem chwilowo zawieszony. O, coś mi też miga, poczekaj, już mi miga, no właśnie. Jak to tutaj, dziadostwo, poprawić, żeby lepiej? Już podstawa trochę nawala. Mhm. Znaczy, bo najgorzej, że u mnie całość się skupiła na jednej belce, całe jakby obciążenie i nie jestem w stanie jakoś tego jeszcze rozwiązać. Dasz radę, wierzę w ciebie.
przegrasz to. Dasz radę, przegrasz w to. Znaczy, kwestia jest z tego, że jeżeli ci się nie zawali, to jest duża szansa, że przegram, ale ja liczę na to, że jednak ty tak, wiesz, w pośpiechu gdzieś zrobisz błąd. Ale ci tam... Widzę, że jednak poszedłeś w kierunku cieniutkiego mostu. Mówisz, że mniej obciąża całą konstrukcję? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, ale powiem ci, że... Jakby trochę mniej. Jest dobrze. Jest dobrze, jak tam idzie ci? O, jesteś dalej ode mnie. No dobra. Nie wiem, ty już jesteś linami podpięte. Ło, to jak ty już masz liny pod to, to już jesteś w pół... Już prawie. No. A ja jestem mogę... w pół do zwycięstwa. Znaczy, o, bo mi właśnie brakuje tej liny po drugiej stronie. I jedna belka... Zastanawiam się, co się stanie, jak ona pęknie. Czy jeszcze będę miał szansę? Jak... No jak pęka, to zazwyczaj nic dobrego. Ło, bo ty już sobie możesz... No, no, już rozumiem, po co te liny u ciebie. To ja spróbuję też tak zaryzykować. Ło, ło, ło. O. Czyżby? No, jeszcze jeden klocek potrzebuję. I teraz klocek nie, jeszcze jeden. Jeszcze jeden klocek jest potrzebny, żeby się liną podpiąć, bo już jak liną się podepnę, to rzeczywiście będzie z górki. Ale to, co jak to za konstrukcja? Dawno... Potem ma samochód przejechać, a nie tylko drewniana belka dotknąć. No. Cicho. To jakieś oszustwa wprowadzasz. Cicho. Jaki samochód? Samochód ma przejechać. Może trolejbus? Może być, lubię. Dobra, wiem, i teraz że lubisz trolejbusy. Ryzyko. Wytrzymaj! Nie machaj! Zepsułeś się? O! Jak machasz do mnie jakimś dynksem! Ale szkoda, szkoda, bo przez chwilę już miałem w zasięgu... O. Ach, no podłącz się! Do czego mam się podłączyć? Nie. No to Korle, wybacz mi bardzo! Wybudowałeś? Bardzo przepraszam! Tak, w tym momencie Stanisław... Dobra, to ja... Dobił się! Dobił to ja się. Niszczę swoje. No, zabrakło mi milimetrów, żeby się podpiąć liną. Byłoby może ciekawiej wtedy, ale... No... Liczyłem na to, nie ukrywam, że liczyłem na to, że się pospieszysz w którymś momencie i będzie wielkie zawalenie. Wielkie zawalenie? Powiem ci, że ja zrobię ciekawą rzecz. Nie no. Musisz się psuć. Teoretycznie możesz cały czas próbować się do mnie dobić. Będzie śmiesznie. A co? Już mam pomysł na pewien tweak. No. Naszego pomysłu. Coś rozwalisz? Mianowicie rozwalam całą konstrukcję. No. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekaj, ale mi zostaw drugą stronę, bo ja muszę się tam liną podpiąć. Dobra, tu cię zostawiłem, dobra, okej. Łobuz, kurczę. Niech ci będzie. Podpinaj się, jeszcze masz szansę. Ło, o ile teraz nie pęknie. Czekaj, bo ja... to zawali moją dobra. Konstrukcję, ja muszę zniszczyć liny. No, czekaj. Za chwilę będzie ciekawie. Będzie. O, ja się boję, że tak się zawali, to w ogóle... O, leci! Leci! No to dziękuję bardzo. To ale się twoja część, zobacz, zostawiłem twoją część, tak? Ale ja muszę się wyżej linami podpiąć. Wybuduj mi radę. Wybuduj mi tam wyżej. Czekaj, a czemu ja nie mogę? Co, nie rozumie mnie jako podpiętego? A ciekawe, czy ja się mogę podpiąć do twojej konstrukcji. No właśnie, to też jest ciekawe, no. No, to teraz... Nie rozumiem. Teraz zostałem bez mapy. Jak to bez mapy? Znaczy, no, bez tych wysokich punktów, gdzie liną bym mógł się podpiąć. Czajsza, co? Ja się zastanawiam, czemu gramy nie pozwala tutaj postawić rakiet. Aha! Postawić. Taki plot twist, tak? No, chciałem, żeby zwycięzca mógł pokonać i zniszczyć przegranego, tak? Ale widzę, że możesz się nie mi wytłumaczyć, dlaczego u mnie jedna belka świeci się na niebiesko? Na niebiesko? Na niebiesko. Zhakowałem je. Chyba tak. Ja się chwilowo zawiesiłem. Mój niebieski kolorek. No, w sumie jak twoje włosy się świeci. Błyszczące afro. Tylko o, teraz... jak tu czerwono. U mnie czy u ciebie? U mnie. No. Znaczy, bo ja się teraz zastanawiam, co ja mam zrobić, jak nie ma gdzieś linami. Dobudujesz mi tam zaraz, tę dobudówkę wysoką? No masz przecież tu. No, ale ja bym tak musiał wyżej się. A co zrobiłeś? Z czym? A nie, bo wyskoczyło mi wyjść, tak. Kurde, bo czekaj, nie, bo mi się włączyła nakładka Steama, nie wiem dlaczego. No znowu wyjść. Już jestem. Takie utrudnienia w rozgrywce. Tak. Ej, no czekaj, jeszcze nie skończyłem. Ale to właśnie o to chodzi, żebyś nie mógł skończyć. Rozumiem. Czyli niespodzianka! Chcesz ładnego zawalenia się konstrukcji, tak? No dobrze. O, jakaś lina poszła.
Przywilej zwycięzcy. Przywilej zwycięzcy. Dobrze, ja i tak nie słyszę, co się dzieje, więc wiesz, więc... No. Dam ci jeszcze chwilę oddechu, to postawię ci jeszcze dwa mortale. A czekaj, ło, ja się palę. Nie, po czym wnosisz? Właśnie widzę, że się palę. Może palisz się do zwycięstwa. Ale bo się zastanawiam się, czy nie zepsuć tobie zabawy. I samemu się nie zepsuć. No. Takim bym był kolegą. Dobra, podpięty jestem linami, no. No. A właśnie, to jest ciekawy spot. Czekaj, dałeś mi pewien pomysł. Jaki? Czekaj, znów się palę. Kurczę. O. O. A ty teraz możesz mortarki poćwiczyć, tak? O. Kurde. O, podpala liny, faktycznie. Aha. Będzie śmiesznie za chwilę. Ale możesz zgasić te liny, no tak. No tak. Ja ci dam... I poszło. Wow! Zerwało To chyba wszystko. Kończy naszego versusa, no. Tak, to już naszego nie ma co cię naszego spokojnego versusa. Ale jeszcze tam zapostrzelam, nie? Ty zrobiłeś... Jeszcze ostatni wystrzał. Patrzę właśnie, ty zrobiłeś takiego cienkiego dynksa. A czemu masz takie czarne belki w oko? Bo się zastanawiam, czy ty budowałeś z tych zewnętrznych? Belki? No tak, a może to u mnie tak wygląda? A nie, to wszystkie u mnie tak ciemne. Wygląda. No właśnie. Znaczy wszystkie tylne są. A, bo ty... Ale one są lżejsze, czy nie? Czy bez znaczenia? No na pewno są, na pewno nie są lżejsze, mi się wydaje, niż zwykłe, ale na pewno są lżejsze niż metalowe. Tak, tak, to na ale pewno. Myślę, że drewno, nie wiem, ja zawsze tylnymi buduję. Aha. Znaczy, no ja nic, się, dobra, to... Ja się no. cieszę, bo poćwiczyłem też budowę konstrukcji, no, co prawda... No nie wiem właśnie, czy poćwiczyłeś. Aha. Nie, poćwiczyłem, bo już mniej więcej mam koncepcję, jak na przyszłość by mogły wyglądać tego typu rzeczy. Ale tak, no dobra, to... A, zanim ty dobijesz się do reaktora, bo chciałem, że jeszcze zwycięski błysk, żeby był w tym. Chcesz zwycięski błysk? Nie wiem, czy mi się uda dobić do reaktora tak szybko. To wiesz co, ja zostawię, żeby ten ogień się rozprzestrzenił i mam nadzieję, że ten odnoga się to zaraz spali i też bym zobaczył. O! Tym już trafiłem. Zastanawiam się, czy prędzej tam padnie reaktor, czy tu się z dołu podpali. Wszystko spajczy. Aha, ja mam ładne zbliżenie na to. Z reaktora o, słyszę schodzi. Jakieś dźwięki. Czekaj, ale to patrz. Chciałem reaktor ugasić, bo wolałbym, żeby dół... No ale nie, reaktor chyba nie zdąży się ugasić. Bo chciałem, żeby dół się zawalił. O właśnie, już idzie. Jej! Chciałem powiedzieć, czekaj, nie strzelaj. Ale no, dobrze. No za późno. Albo chciałeś, żeby co, spód się z no, żeby tak? tak fajnie to runęło, tak? To konstrukcyjnie, to żeby konstrukcyjnie padło, no. Powiem ci tak, jarasz się jak Rzym za Nerona. Dobrze, to był pierwszy challenge, mój drogi. To teraz coś ambitniejszego. Coś ambitniejszego. No. A mianowicie, może zrobimy to, co zaproponował nam Coolsin, czyli gramy tylko i wyłącznie strzelającymi machine gunami. To jest jedyne, co możemy używać. I do tego Firebird. I w ten sposób musimy pokonać przeciwnika. Tymi podstawowymi machine gunami, tak? Tak, tak, tak. Machine gun z Firebirdem, czyli z ognistym ptakiem. I tak pokonać któregoś przeciwnika. Nie zasugerował nam żadnej planszy, będziemy mogli sobie trochę pomóc, wybrać taką planszę, która rzeczywiście na taką walkę jest całkiem okej. Okay. Mhm. Właśnie patrzę teraz, jakie plansze można by dobrać. To jakieś takie, gdzie można zwisać, bo katakomby to już grałem. Dobra, więc wybraliśmy, moi drodzy, mapę. Zagramy na Pillarsach, bo ona jest taka właśnie, że dużo będzie można w pionie niszczyć i podpalać, więc moim zdaniem to będzie całkiem ciekawa rozgrywka. O, a no tak, uznało, że wygrałem, bo przecież zniszczyłem ci reaktor, faktycznie. Mhm. Gramy oczywiście na hardzie. Pillars, tylko i wyłącznie machine guny. Dobra, jedziemy. Czy uda się pokonać przeciwnika tylko i wyłącznie machine gunami? Dobra, to ja się zajmuję dołem w takim wypadku. A mi góra, tak? A tobie zostawiam górę. Jakby coś walnęło, no i... to krzycz od razu, nie? Dobra, będę krzyczał. Też jest akcja taka, że prawdopodobnie... Też podzielimy się jakoś, nie wiem, dół strzelaczy będzie mój, góra będzie twoja, żeby to jakoś fajnie rozegrać. Potrzebuję trochę surowców na kopalnię, żeby szybko rozbudować. Okej, to chwilowo dam spokój. Kopalnie są ważne, bo wydaje mi się, że najważniejsze to zacząć po prostu od kopalni i zacząć od stawiania jakiegoś pierwszego wiertolotu, chociaż na początku to chyba w tej grze to jeden nam wiatrak nawet starczy. Nawet właśnie się zastanawiam, czy w ogóle nam wiatrak będzie na dobrą sprawę, chociaż no jeden by się przydał, żeby trochę to tam...
Ja też nie będę budował jakiejś dużej konstrukcji, tyle może po to, żeby bronić się przed mortarami, nie? Mhm. Tak, bo to nie ma sensu chyba, wydaje mi się. Więcej ustawimy na tej ścianie, którą właśnie budujesz, to bym widział całą masę strzelców i oni by mogli zrobić coś dobrego. Tak. To jest właśnie plan, żeby tutaj tych strzelców nasrać, za przeproszeniem, jak gołębie na nasze parapety. Masz gołębie? Znaczy u mnie na osiedlu jeszcze nie ma. Znaczy sporadycznie się pojawiają, więc jest spoko. Mhm. Dobra, myślę, że już można zacząć ich powoli. To ja mam ciekawą opowiastkę dotyczącą gołębi, a mianowicie... Dawaj. Mi się urodziły małe gołębie. No, ale jak to? Miesiąc. No, na balkonie. Tak. A, ale sam je hodowałeś w sensie? Nie, to nie wiem, jakieś moje tam zabawy czy coś, tylko tak, znaczy tak śmiesznie wyszło, bo prawie się wystraszyłem, bo prawie rozdeptałem jajka jak były, czy w sumie już jak już wyszły z jajek. Jąder! Rozdeptałeś jąder. Bo tam miałem sobie doniczki, takie sobie stały i mówię, idę posprzątać na balkonie i tak sobie chodzę po tych doniczkach, zaraz patrzę, o kurczę, coś tam piszczy pod jedną i tam dwa gołąbki, ale takie ładne, bo jeden z tych, ta matka ich, chyba matka, bo w sumie nie wiem, nie zaglądałem pod ogon, to była hodowlana prawdopodobnie, tak to się mówi, hodowlana, taka, bo miała, no, hodowlana, wiesz, w sensie, że no... Miała, na nodze miała taką obruszkę i tam numer telefonu, że jak zaginie, to zadzwoń pod ten numer, aha, ale ja nie chciałem psuć miłości i pozwoliłem jej żyć na mym balkonie, okay, razem z dziećmi, ojcem. Dbałeś o swoje ptaki. Dbałem o ptaki, no. I najlepsze jest to, bo myślałem, że będzie później problem, że jakoś wygonić czy coś, ale nie. Odchowały młode i poleciały dalej. Tak? No, nie, nie ma. Zostały z tobą na wieki. Nie zostały na wieki. Jedyny minus, że no... Skrobaczkę musiałem dokupić do czyszczenia później tarasu, balkonu. To... Ciekawe czemu. Ciekawe czemu. No takie to jest. Takie to jest zwierzę. Ale no nie miałem serca likwidować czy coś. Kumpel mi tłumaczył, okay, że teoretycznie jak siedzi na jajach, znaczy nie kumpel, swoich? Tylko gołąb jak siedzi na jajach, to warto mu Kinder Niespodziankę podstawić jako takie, wiesz, jako takie fake jajo i wtedy on psychicznie nie cierpi, a po prostu wychodzi z założenia, że no nic się nie narodziło i odlatuje po jakimś czasie. No. Kinder Niespodziankę gołębiom? No, znaczy no wiesz, najpierw jesz, nie? Chodzi o te wewnętrzne jajko. To nie wiem, czy się bawiłeś, aha, kiedyś proszkiem do pieczenia, czy z proszkiem do pieczenia. Co? Nie bawiłem się proszkiem do pieczenia. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Co? Jak? Zabawy proszkiem do pieczenia? Co ty robiłeś z proszkiem? Proszkiem do pieczenia i Kinder Niespodzianką, dokładnie. Nie wiem, o co chodzi. Dobrze. Nawet nie wiem, czy pytać, bo to brzmi źle. Nie, to takie wybuchowe, takie, to nic złego, nic groźnego. Wybuchowe? Mhm. To nie bawiłeś. Automatycznie mi... Nie bawiłem się, no, nie. To aż dziwne. To co ty robiłeś w dzieciństwie? Uczyłem się. Aha, no i dlatego te forty ci idą teraz tak szybko, no. A ja się bawiłem proszkiem. No ja się bawiłem inne rzeczy. Ja bawiłem się innymi rzeczami, ale nie będę zdradzał jakimi, bo się wstydzę. No powiem ci, że no, mamy już trzy serie. Mamy już wiertolota. No widzę właśnie. Mamy wiertolota. W sumie może na górze sobie jednego strzelca nawet postawię zamiast tego metalowego tego i też będę miał co robić. Znaczy nie, no ja ci mogę tam oddać jakichś strzelców. Ja już tak, sobie tutaj, bo ja tak chcę strzelca, że jak będziemy mieli moc, to żeby tego wiertolota mu niszczyć u góry, bo myślę, że to będzie też taka podstawa naszej wygranej. O, a można się to obwarować z przodu. Widzisz? No bo wiesz, bo my nie możemy też zaspać, bo wejdzie z jakimś kanonem albo coś, no to praktycznie po zabawie, nie? Okej. Okay. No ja go na razie męczę strasznie. No, nabijasz nam punkty, na jak rozumiem. Tak. Już prawie 3/4 mamy, więc wiesz. Mhm. No gość za bardzo nie ma nic do powiedzenia. Na razie. No artylerią. Jeszcze jego reaktor nie kwiczy. Dobra. Nie no. Rozpierducha jest pełna, powiem. No, fajnie to wygląda. Ja już mam dwóch u góry, którzy mają w zasięgu też i wiertolota, i coś tam mogą. Jak to wygląda w ogóle. Prawda? Taka no, seria niszcząca całkowicie. No, ale to tak jakby był taki nalot z powietrza trochę wygląda, takie, wiesz... Tak.
Możesz sobie przed reaktorem też postawić. Uwaga, włączam Firebirda. A, już? Dobra. No i zobaczmy, jak on teraz płonie. A, bo Firebird jest, ja myślałem, że dostaliśmy tego, wiesz, naszego strzelca, a to jest... Dobra, dobra. Nie, no nie Eagle Eye. No płonący ptaszek, no. No, już widzę. Trochę się zgrzałem właśnie, tak gorąco było, że lufa mi... Co? Lufa mi się zgrzała. Co ci z lufą? Lufa ci się zgrzała. Mhm. I koniec, pomocy. Ale dobrze, patrz, jaka wyrwa wyszła u góry nawet z tego. No powiem ci, że taki sposób to na bota, on chyba nie jest w stanie nawet się zabezpieczyć teraz przed tym. Cały czas go męczę strzałami, non-stop. Mam tu wszystko ustawione na 1, E, 2, E, 3, E, więc wszystko odpalam. Mhm. Tak, w ramach przypomnienia, gdyby ktoś nie pamiętał. Ale zobacz, reaktor ma dobrze obudowany. I to może być problem. No... Widzisz, kolejny... ten reaktor jest... Kolejny Firebird nam będzie potrzebny po prostu w zabawie. Właśnie, nie wiem, czy przypadkiem same minigany są w stanie, wiesz... osiągnąć przebić. To. No jeżeli byśmy go przebić. Podpalili, bo to będzie... Dlatego właśnie myślałem, że mamy Eagle Eye'a, bo Eagle Eye to, wiesz, łubu-dubu... Wybuchałby. I po robocie, no, a tutaj... No mi się też podobała zabawa samymi snajperami. To też można kiedyś popróbować samymi snajperami dalej w różne plansze. Zastanawiam się, czy nie dobudować kolejnej zerii. Ja tam będę strzelał, ale też postaram się zbudować kolejny zestaw. No, bo to jest nadal mało, żeby mu zniszczyć tę podstawę. Chyba, że chcesz przejąć na razie strzelanie, albo chcesz zbudować. Co wolisz? To ja może sobie wybuduję, albo... Dobra, to ty buduj, a ja sobie tych na samym dole wezmę do strzelania. Dobra. Czy mam wszystkimi strzelać? Nie, po prostu... Może wszystkimi strzelać, ja tam na tyle, co pamiętam, to strzelam. Znaczy włączam po prostu zapisane układy klawiszy. Dobra, jeden, dwa, aha. Oj. Co się stało? Przeciążenie jest, trzeba zbudować... w drugą stronę, żeby się nie okazało, że wiesz... No. Że się przegnie zaraz konstrukcja nasza. Więcej lin. Dobra. Lina, pyk. Ponieważ płacisz za każdy węzeł tej liny, więc warto podpiąć ją pod jeden węzeł. Tak. To chyba też coś takiego słyszałem. Dobra. To ja teraz stawiam jeszcze strzelców tutaj. To będą twoi strzelcy tam na górze. Dobrze. O, ja właśnie mu snajpera zniszczyłem. Już się budują. Dobra, to mogę przejąć z powrotem doły. No aha, bo tam znowu przejąłeś ten. Spociłeś nam lufy. Jeszcze raz? A, spociłem lufę, dobra. No taka czerwona się zrobiła. Trzeba strzelać z trochę dłuższą przerwą, to wtedy się nie pocą. Ale no powiem ci, no to jest takie męczenie. Patrzenie, jak biedak próbuje się odbudować. No. Będąc całkowicie dewastowanym przez strzelców. Dobra, to ja sobie przełączam. To tych na dole... Tobie zwracam jakby, tak? Dobra. A ja spróbuję ja tam na górze teraz na podstawę wejść. No. Możesz spróbować jeszcze, wiesz co zrobić? Dobudować tutaj, w górę. I? Tak, żeby to było stabilne. I jeszcze tam na górze, bardziej w prawą stronę może. Ale żeby jeszcze postawić kolejną serię tam na górze. Mówi, że na wąskim dalej tym. Mało, żeby go zniszczyć, tym jest. A mamy moc przecież cały czas. Dobra, to poczekaj, niech się wszyscy zrekonstruują. Ostudzą, tak. Gotowy? Gotowy. Dobra, jedziemy. No i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. No, ja cały czas wierzę w to, że można mu dół spalić i to się nam przełoży na coś dobrego. Miejmy nadzieję. A tak słabo się pali, to wszystko ci powiem. No właśnie. Chyba coś czuję, Korle, powiem ci szczerze, że challenge challenge'em, ale to będzie chyba niemożliwe zniszczyć samymi. Wiesz co, no to teoretycznie jeszcze jest inna opcja, tak? No. Jeszcze jest opcja pod tytułem, możemy spróbować... Dobra, ja dam trochę magazynów. Do miniganów rozwinąć? Chyba trzeba zrobić upgrade do miniganów, zobaczyć, czy minigany są w stanie go zniszczyć. Czyli mój challenge, jak gdyby już teraz zrobimy. Tak? No tak, bo mówiłeś, że masz pomysł, żeby spróbować... Miniganami zniszczyć przeciwnika. No ale dobra, no inaczej bo byśmy mogli tu siedzieć. No tak, będziemy siedzieć, a on będzie niestety same machine guny dają radę. Szczególnie jak postawi się metalowe ściany. Ale to też jest kolejna nauka, że z metalową ścianą tu nie ten. Z metalową ścianą nie jest tak łatwo. Upgrade center stawiam. No już stać, dobra. Cześć, a ty zabudowałeś nam na dole... O, widzisz? Zobacz z wiatrakami co zrobiłeś, zobacz. Jak to? Przecież to ty budujesz tam, panie. To ja wybudowałem? Nie, myślałem, no że to... No przecież ja w ogóle się nie dotykam tego. Co ty budujesz wieżę? Może ja. A już na mnie chciał zwalić. Ach, chciałem.
Wczorajszy jesteś, tak? Wczorajszy, no tak. To dlatego myślę, upgrade że... na minigany. Upgrade'uję też twój zestaw. Ale ten wyżej może, ten wyżej może. Bo ten niżej... No to już tam zupgrade'ujesz już sobie. O. Ja sobie w ogóle też pozamieniam na tutaj numerki, aha, to będzie jeden. No i tak trzeba, bo jak zmieniasz na minigany, to jest tego, to jest... Nie, na wszystkich naraz zmieniam. Dobra, mam miniganowców. Ło! No i zobacz, minigany, już patrz, robią dziurę, tak? Już jest ser. Tak. Dobra, to dwójka, trójeczka będzie męczyć, a jedynka będzie bić... O, mamy podpalaczy. No. To za chwilę, jak przeładują się minigany, zobacz. Dobrze, minigany dadzą radę. Widzisz? Przebijają sobie jeszcze jedną armię miniganów. No, no, no. W sumie to nawet miniganami bez tego by się dało radę ogarnąć. Bez specjalnych mocy, przypuszczam, nie? A czekaj, bo ja czekam, aż będziemy mogli odpalić Firebirda, a ty tam cały czas strzelasz. Dobra, to ja się uspokoję z tym strzelaniem. Poczekam, aż wszystkie minigany będą gotowe i odpalimy Firebirda. No, to ja już sobie drugie ustawiam. Dobra. O, a czemu ten czekaj, jeden... bo energii może zabraknąć. No właśnie, też, bo jeden nie strzelał. Ale to mamy chyba miejsce na jeszcze jeden wiatrak, wiertolot, to ustawię go, stawiam. Nie? A, aha, dobra, postawię. Dobra. A, ty postawię. Dobra, okej, okay, to damy mu chwilę, spokoju, ja go tylko męczę. A czy wiesz, bo on tak jakoś wyjątkowo wysoko. Czekaj, no miałeś nie strzelać miniganami, przecież mieliśmy strzelić Firebirdem. A, czekaj, no ja mam jeszcze jednego minigana do ulepszenia i wtedy będzie można, bo ja dopiero nimi celuję, gdzie będę strzelał, nie? Aha, a, dobra, myślałem, że to już ten. Nie, jeszcze go nie niszczę, dobra. Jedynki są, dwójki są i teraz już czekam ostatni minigun, trójki i będzie można, aby to sobie zostawiłeś kilka normalnych działek do zabawy. No to zobacz, no cały czas go męczę, bo zaraz się wybuduje z mortarami i po nas. W sumie tak, a w sumie tak, wiesz, bo to można nie ma kto nas, nie ma kto nas bronić przed mortarami. No właśnie. O. To co, dobra, gotowy? Czekaj, o, potem no, jestem gotowy. Dobra, czekaj, dobra, sekundę i ci powiem kiedy. No ty włączasz Firebirda, bo ja mam jednego minigana mam. To tylko jestem gotowy. To co, ruszamy? Dobra, no to jedziesz, tak. No to lecimy z mocą. I sru! Oj, oj! Tak, trzy. Co? Coś mi się energii brakuje? Nie, dziwna sprawa, nie mogę strzelać przez chwilę. No się wolno ładują, dobrze, no powiem ci, srywa jest niezła. No, tylko... No, patrz! Jest! Patrz, udało się! Poszło. Poszło. Pięknie. Nie no, minigany no, to jest piękna sprawa. No także sorry, Kulsin, troszeczkę zmieniliśmy nasz challenge, ale sam widzisz, że minigany pozwoliły nam przebić się w końcu przez metalowe ściany, czego nie pozwalały nam zrobić machine guny, tak? Tak. No niestety. Zobaczmy jeszcze raz ten ostateczny cios. Ale machine gun męczy, strasznie męczy w takiej liczbie. Dobra, włączyliśmy moc, to ja teraz dam na spowolnienie, zobaczymy jak to poszło. Jak on dostał tutaj mocno w ciry. No, ciekawe wyzwania, powiem szczerze. Wyzwania to naprawdę jest ciekawy motyw, jak już się zna te mapki. Pogarniało się trochę tych wszystkich rzeczy. No i tak będę musiał ten odcinek trochę pociąć, bo 40 minut mamy nagrania, to trochę za długo. No i przede wszystkim w sytuacji... I poszło. Przede wszystkim w sytuacji, kiedy no już ten przeciwnik na hardzie znów nie jest wyzwaniem, nie? Bo tak pomyśleć, jak kiedyś się męczyliśmy z tymi hardami, ile to było, a tu się okazuje, że już tam... Trochę go pomęczyć i nie ruszy, nie? No wiesz, w zależności od mapy dalej może być wyzwaniem, tak? No dalej, no bo pewnie na płaskim terenie on by się bardziej zabudował czy coś, no ale... Zniszczyliśmy go w sumie tylko jednym typem broni. Machine gun, połączenie z tymi... Z machine gun i minigun, tak? Tak, no czyli dobra, gany po prostu. No. Tak, po prostu gany. Dziękuję ci bardzo za ten dzisiejszy epizod. Również, bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że... Tym razem w niedzielę ci się uda zrobić odcinek, bo w sumie zaraz będziemy nagrywać je do ciebie, tak? Tak. Więc w niedzielę puścisz, mam nadzieję, tym razem. I cóż, no, my dziękujemy również jeszcze wam za podpowiedzi, za challenge, za pomysły. Oczywiście cały czas jesteśmy otwarci na wasze wskazówki, propozycje, cały czas im tutaj sprawdzamy komentarze. Im dziwniejsza wizja, czy im bardziej chora, tym lepiej. Tak. Taka im bardziej specyficzna, tak? To tak na przykład nie mam. Ty wymyśliłeś tam całą historię, całą fabułę, to też, kurczę, propsy dla ciebie. Jeśli nie pomyliłem, kurczę, bo to mam nadzieję, że był Nieman. Jak nie, to się poprawię, będzie napis, jak się bym poprawił. Aha. W każdym razie, jak wam się podobało, no to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Forców już niebawem. Trzymajcie się! Cześć! Hej.